Dzisiaj ćwiczenie solowe na korcie, ćwiczenie dość nietypowe jak na ten kanał. Nietypowe w takim sensie, że mam wrażenie, że za rzadko tego typu ćwiczenia się pojawiają. Spróbuję wrzucać więcej takich materiałów, ale przechodząc do rzeczy. Ćwiczenie, które w zamierzeniu jest dla jednej osoby, osoby, która ma dostępny kort i pomoże nam wyeliminować 3 błędy, które wymieniłem wśród 10 błędów jako najczęściej powtarzanych, czyli tych typowych dla osób zaczynających przygodę ze squashem. Mam nadzieję, że się spodoba. Zapraszam do oglądania filmu. Za chwilę szczegóły. Jak zakomunikowałem na wstępie, ćwiczenie pomyślane jest tak, żeby wyeliminować 3 podstawowe błędy, ale tak naprawdę to zależy od Was, nad czym będziecie pracować i ile błędów uda Wam się przy okazji tego ćwiczenia wyeliminować, czy pracować nad ich eliminacją. Najpierw opowiem o korzyściach, potencjalnych korzyściach płynących z tego ćwiczenia, a później w sumie na sam koniec pewnie o tym, jak ćwiczenie wygląda. Po pierwsze, ćwiczenie to jest fajnym sposobem na podniesienie naszej kondycji. Oczywiście na korcie kondycję najlepiej ćwiczyć przez sprint albo ghosting, zatem chyba preferowałbym ghosting, polecałbym ghosting, ale ileż tego ghostingu można samemu robić? Stwierdziłem, nie samym ghostingiem człowiek żyje, więc pomyślałem nad innym ćwiczeniem, które będzie urozmaicenie. Druga rzecz, na którą powinniśmy pracować, a raczej to ćwiczenie wymusza trochę na tym, żebyśmy pracowali, to cierpliwość. Ponieważ przy zagraniach, które są w tym ćwiczeniu, powinniśmy być cierpliwi, potrzebujemy poczekać, bo to ćwiczenie jest skonstruowane tak, że na nas będzie wymuszało wyczekanie. To będzie trochę przymusowe wyczekanie przez to, że musimy biec do linii środkowej, będziemy czekać, więc będziemy uczyli się cierpliwości. Trzecia rzecz już nie jest tak oczywista, bo tutaj wybieramy sami, nad czym będziemy pracować. Tak jak powiedziałem, kondycja, również nasza wytrzymałość i cierpliwość to są dwie rzeczy, które to ćwiczenie wymusza. Ta trzecia rzecz, którą będziemy trenować, to już jest coś, sami sobie wymyślimy i na czym się będziemy skupiać. Wielokrotnie powtarzam, w ramach danego treningu, w ramach nawet grania sparingowego czy w czasie meczu, nie ma sensu myśleć, próbować korygować, skupiać się na zbyt wielu rzeczach, bo to spowoduje nasze rozproszenie i nieefektywny trening, sparing i tak dalej. Więc zamiast myślenia o wielu rzeczach, wybierzmy sobie jedną, nad którą w danym dniu, czy nawet w trakcie danego fragmentu treningu pracujemy i tylko na tej rzeczy się skupmy, żeby robić ją dobrze, poprawnie i jak najbardziej efektywnie. Jest to ćwiczenie z piłką, polega na tym, że odbijamy tę piłkę od przedniej ściany drive'em, czyli wzdłuż jednej linii do tyłu. Tylko naszym celem w tym ćwiczeniu nie jest odbicie piłki tak, żeby odbiła się o tylną szybę, bo często tak się trenuje drive'y. Naszym celem jest to, żeby piłka spadła gdzieś mniej więcej za drugą linią boksu serwisowego. Jeżeli piłka tam spada, to jest duże prawdopodobieństwo, że drugi kozioł będzie w okolicach szyby i ona będzie bardzo trudna do odebrania dla przeciwnika, więc zależy nam na tym, żeby ta piłka, to nasze zagranie było jak najtrudniejsze do odebrania dla przeciwnika, a nie żeby jak najmocniej przywalić tak, żeby ona doleciała do tylnej szyby. Druga istotna rzecz. Po każdym zagraniu powinniśmy wrócić do linii środkowej. Niekoniecznie do punktu T, bo to będzie bardzo trudne, jeżeli gramy sami i faktycznie ten punkt odbicia mamy za boksem serwisowym i wracamy do linii środkowej. Jedną stopą, jednym butem powinniśmy dotknąć tej linii. Oczywiście nie skupiamy się na tym, żeby na tę linię patrzeć i tam trafić i przez to stracić piłkę. Wystarczy, że skupimy się na tym, żeby wracać gdzieś na wysokość tej środkowej linii z dokładnością do stopy na przykład. Powinniśmy patrzeć na piłkę, celować, cokolwiek sobie wymyślimy za cel, to na tym powinniśmy być skupieni. Natomiast nasze nogi muszą cały czas pracować. Zanim przejdziemy do tego ćwiczenia, ułóżmy je sobie w głowie. Próbujmy sobie zaplanować, jak to powinno wyglądać. Taka wcześniejsza wizualizacja powinna nam pomóc w tym, żeby później to ćwiczenie wykonywać efektywniej, skuteczniej, bardziej poprawnie. Więc w głowie powinniśmy sobie założyć, że po pierwsze piłka powinna spaść tuż za boksem serwisowym. Powinniśmy też pomyśleć o tym, gdzie celujemy na ścianie przedniej. Najlepiej, gdyby to było tuż nad linią środkową tej ściany przedniej, tą linią serwisu, nie? Wtedy, jak wiemy, gdzie piłka ma spaść, mamy wybrany punkt, w którym będziemy celować na ścianie przedniej i dobierzemy sobie do tego siłę odbicia. No i teraz nasz schemat powinien wyglądać tak, że zagrywamy piłkę, najlepiej jak na nisko na nogach, z poprawnym swingiem.
automatycznie, w tym samym momencie, kiedy tylko uderzymy w piłkę, powinniśmy startować do tego, żeby właśnie cofnąć się na linię środka. Żeby szybko, dynamicznie wystartować, powinniśmy być nisko na nogach, bo wybicie się z tej przedniej nogi spowoduje, że dostaniemy energię, będziemy w stanie wrócić się do tej linii środkowej bardzo szybko, więc niejako naturalnie będziemy ćwiczyć to, żeby schodzić jak najniżej na noga. Jak sami popróbujecie, chwilę poćwiczycie nad tym świadomie, tylko nad tym fragmentem, to zobaczycie, że w momencie, kiedy jesteście wysoko na nogach, a tylko się schylacie i próbujecie wrócić do linii środkowej, versus to, że zejdziecie niżej na nogach, poprawnie zagracie z nogi tej przedniej, wybijecie i wrócicie na linię środkową, to powinniście dostrzec taką prawidłowość, że w momencie, kiedy wychodzicie niżej, łatwiej wam jest wrócić. Szybciej zrobicie ten powrót. On będzie prawdopodobnie bardziej wymagający energetycznie, czyli szybciej się zmęczycie, szczególnie jeżeli macie słabe nogi. Tutaj chodzi głównie o pośladki uda, bo te mięśnie będą mocno pracowały, ale pracując z tym zmęczeniem sukcesywnie, trwale, wzmocnicie te mięśnie i będzie to zmęczenie coraz mniej dokuczliwe, a na pewno jesteście szybsi. A o to w tym ćwiczeniu chodzi, żeby szybko wrócić do linii środkowej i to najlepiej w momencie, kiedy piłka uderza o ścianę przednią. Nie zawsze to będzie możliwe, nie zawsze tak szybko jesteśmy w stanie uciec, ale to powinien być nasz z góry założony cel, do tego powinniśmy dążyć. Jak najszybciej wrócić. Natomiast wychodząc już do piłki, żeby wyjść do piłki, już ją odbić po tym naszym powrocie, nie musimy się tak bardzo spieszyć. To jest moment, kiedy możemy się leciutko zregenerować, zastanowić się nad tym, jak zagramy, zaplanować cokolwiek. Oczywiście teoretycznie, tak, bo tego czasu na korcie jest niewiele i większość z nas będzie walczyła o to, żeby dobiec do piłki, ale dzięki temu, że wracacie do linii środkowej, będziecie to robić regularnie, powtarzalnie, zobaczycie, że będziecie później dobiegać, w ogóle wychodzić do piłki, bo nie ma na to czasu, bo trzeba wrócić do linii środkowej. Więc automatycznie sami siebie będziecie spowalniać, blokować i dostrzeżecie, że w pewnym momencie to wasze opóźnienie jest całkiem efektywne, bo wasze odbicia są lepsze. Dotyczy to oczywiście tych osób, których problemem jest to, że za szybko są przy piłce, za szybko są w miejscu, gdzie w ogóle będzie piłka, za szybko ją zagrywają. Jeśli macie taki problem, że za szybko zagrywacie piłkę, za szybko dobiegacie do miejsca, gdzie zagra piłka, to ćwiczenie będzie was spowalniało i mam nadzieję, że regularnie powtarzane wypracuje w was taką rutynę, pokaże wam, że faktycznie warto być cierpliwym, chwilę poczekać i zagrać tą piłkę w odpowiednim momencie, choć w waszej głowie wasz umysł może próbować was oszukać, że jesteście do piłki spóźnieni. Mówię, że dla większości osób będzie to efektywne, bo z moich obserwacji na korcie, z mojego własnego doświadczenia wynika, że większość z nas za szybko wybiega do piłki. I to za szybko startuje do piłki, jak i będąc przy piłce, za szybko próbuje ją odbić. Najczęściej tą piłkę mamy nieco przed sobą, przez to odbicia są słabsze, gorsze, piłka leci nam na krosa zamiast przy ścianie, przy lajnie. No i jak sami zobaczycie po kilku powtórzeniach, jak męczące jest to ćwiczenie. Jak szybko poczujecie granice waszej kondycji. No i trzeci element, na którym się skupimy, tak jak powiedziałem, w dużej mierze zależy od nas. Możemy skupić się na celowaniu, możemy skupić się na patrzeniu na piłkę. Możemy skupić się na tym, żeby być nisko na nogach, mieć poprawną sylwetkę, czy właściwie prowadzić swing. A możemy również tego trzeciego elementu nie wprowadzać, jeżeli dwa pierwsze są dla nas problematyczne. Zachęcam was do regularnego ćwiczenia schematów na forehandzie, backhandzie. Zobaczycie, jak one są efektywne. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, powodzenia.